Jesteśmy gotowi. Nasze szkoły w Męcince i Piotrowicach, a także przedszkola gminne i żłobek w Męcince czekają na nasze dzieci. Najważniejsze działania: regularna dezynfekcja pomieszczeń i przedmiotów, wyposażenie szkół i innych placówek naszych opiekuńczych w środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice czy rękawiczki, i przede wszystkim przebadanie pracowników, którzy będą mieli bezpośredni kontakt z naszymi dziećmi. Nie każdy samorząd, nie każda szkoła zdecydowała się na takie działanie. Wójt gminy Męcinka uznał o konieczności przeprowadzenia badań po to, aby naszym dzieciom zapewnić jak najbardziej bezpieczne warunki w korzystaniu z tych zajęć opiekuńczo-wychowawczych, które już od dziś realizowane są w naszej szkole. Już od 19 maja rozpoczęliśmy zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzą je nauczyciele specjaliści. Natomiast od dzisiejszego dnia, to jest od 25 maja, rozpoczęły się zajęcia w przedszkolu dla grupy 10 uczniów. W szkole są to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3. Mamy zgłoszonych 4 uczniów. Od dzisiaj również odbywają się konsultacje dla uczniów klas 8, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych. To jest język polski, matematyka, język angielski, i takie zajęcia od dzisiaj się odbywają. Wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z tymi dziećmi, są to nauczyciele i pracownicy, którzy nie są z grupy ryzyka. I tutaj ukłony w stronę gminy, że mogliśmy jak gdyby z czystą kartą rozpocząć te zajęcia. W gminie Męcinka obydwie placówki są przygotowane do przyjęcia uczniów. Akurat zespół szkolno-przedszkolny w Piotrowicach nie uruchomił zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a to tylko dlatego, że rodzice nie wyrazili takiej chęci. Natomiast jesteśmy w pełni przygotowani do tego. Zarówno przedszkole w Piotrowicach z oddziałem pomocnym. Chciałabym podziękować panu wójtowi za koordynowanie wszelkich działań w przygotowaniu procedur i przygotowaniu naszych jednostek, a tym samym rodzicom dziękuję za to, że nas wspierają w tej pracy zdalnej. Żłobek w Męcince na dzień dzisiejszy, czyli 25 maja, ma zapisanych 5 dzieci. Do końca czerwca przewidujemy 11. Tyle też możemy w czasie pandemii przyjąć do żłobka. Wszystkie procedury bezpieczeństwa, które w żłobku posiadamy, zostały zatwierdzone przez Powiatową Stację Epidemiologiczną w Jaworze. Wszystko mamy przygotowane, pracownicy są przeszkoleni, jak mają postępować zarówno z rodzicami, jak z dziećmi i jak przeprowadzać dezynfekcję pomieszczeń. Wszystkie przedmioty, które nie można zdezynfekować, zostały usunięte, takie jak dywan, wszystkie zabawki, maskotki, których nie można poddać dezynfekcji. Szanowni rodzice, z naszej strony zrobiliśmy wszystko, aby wasze dzieci na tych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w czasie epidemii były bezpieczne. I chcemy, aby to zadziałało również w drugą stronę. Bardzo prosimy o przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa, nie tylko podczas przekazywania dzieci do naszych placówek, do naszych szkół, do przedszkoli, do żłobka, nie tylko w czasie odbioru tych dzieci, ale również w domach oraz w korzystaniu z miejsc publicznych. Po prostu chcemy, aby nasi nauczyciele, którzy od dziś czekają tutaj na wasze dzieci, byli w jak najmniejszym stopniu narażeni na zakażenie, aby byli po prostu bezpieczni.